Moim gościem jest pan Andrzej Kowalski, dyrektor Instytutu Ekonomiki, Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Witam pana, panie profesorze. W końcu spadły upragnione deszcze, na które tak czekaliśmy po długich dniach upałów i suszy. I co to oznacza? Czy te tegoroczne zbiory, można powiedzieć, będą uratowane? Czekaliśmy, nie wszyscy chyba, w Czasowicze nie, ale mówiąc poważnie, rolnicy właściwie od kwietnia codziennie wypatrywali deszczu. Nie wszędzie chyba uda się uratować plony. Ta susza była zbyt głęboka. Dotyczy to szczególnie zbóż i o tym sporo się mówi, natomiast zapominamy, że dotyczy także trawy, czyli siana, które bardzo ważne jest chociażby w żywieniu krów. To gdzie to właśnie te największe, tych największych strat można się spodziewać? W jakich dziedzinach, na jakich obszarach? Terytorialnie im dalej na zachód, tym gorzej, tym dłużej było bez deszczu i tym wyższe temperatury. Natomiast w uprawach dotyczy to przede wszystkim zbóż, rzepaku, rzepiku, owoców. Dziwne, bo wydawałoby się, że drzewa mają wystarczająco długie korzenie i nie dotknie ich ta susza. No i myślę, że od razu na drugą część pytania pana redaktora odpowiadając, że te deszcze pomogą przede wszystkim kukurydzy. Kukurydza dotrwała, zdążyła. Zdążyła, tak. No zobaczymy, co będzie dalej. W niektórych regionach rzeczywiście też ten deszcz jeszcze może pomóc. Często się mówi, że przyroda potrafi czynić cuda. Regenerować się, ale z drugiej strony, no, czy te deszcze są wystarczające? Bo gdzie niegdzie pada dużo, ale czy wszędzie tak jest? No, tak. Teraz znowu dla kogo? Cały okres wegetacyjny w tym roku jest przyspieszony i już w tej chwili w wielu regionach kraju zaczynają się zbiory rzepaku. I deszcze no, niezbyt sprzyjają zbiorom, koszty później dosuszenia, jakości i tak dalej, i tak dalej. Natomiast dla zbóż rzeczywiście one mogą być pomocne. No i dla wszystkich tych roślin, które mają późniejszy okres wegetacji, a więc dla warzyw. Czy dużo wcześniej będą zbiory, na przykład, nie wiem, zbóż? No wszystko widać. Panie redaktorze, nawet w mieście obserwujemy, prawda, że lipy już zaczynają przekwitać, a zwykle kwitły w lipcu. Zwykle w lipcu, tak. Także ten przyspieszenie jest rzędu no, przynajmniej 10 dni, co jest to no, dla człowieka krótki okres, natomiast dla procesu gospodarczego bardzo długo. No właśnie, ale powstaje pytanie, czy rolnicy podczas tej suszy nie mogli w jakiś sposób nawadniać tych pól? Czy to jest rzeczywiście tak duży problem? Na pewno jakieś koszty, ale czy jest tak duży problem po prostu nawadnić pola? No, jakby mogli, to by nawadniali. Prosta odpowiedź. Kiedyś klasyk tak mówił w innych okolicznościach. Po pierwsze, jest to bardzo kosztowne. Trudno sobie wyobrazić, że na pola zbóż mające kilkanaście hektarów nawet, bo już takie łany mamy, założy się deszczownie. Natomiast to jest problemem. Od wielu, wielu lat niewiele się robi, jeżeli chodzi o meliorację, czyli regulowanie stosunków woda-powietrze. Więc meliorację nie tylko odwodniające, okej, tak mówiliśmy, ale także nawadniające. Zawsze ten sam przykład przytaczam już. Pewnie, jeżeli ktoś mnie drugi raz czy trzeci słyszy, to jest znudzony. Ale w czasie zaboru, na terenie zaboru pruskiego, budował no, więcej urządzeń melioracyjnych niż teraz konserwujemy na tych samych terenach. To pokazuje skalę zaniedbań. Deszczownie, a więc te urządzenia, które rolnicy montują, nie dość, że są kosztowne, to tak jak mówiłem, one mogą dotyczyć mniejszych powierzchni, warzyw, owoców, sadów i w części gospodarstw wysokotowarowych to w ostatnich latach udało się zrobić.
Ale czy są jakieś możliwości ochrony przed suszami? No one się powtarzają co jakiś czas, prawda? Jak nie powodzie, to susze. Czy generalnie, już nie mówię o kwestiach niwelowania strat i ubezpieczeń, ale generalnie, czy muszę jakoś temu się do tego przygotować? Czy to jest niemożliwe? Także nic mądrzejszego nie wymyślono, jak budowa urządzeń melioracyjnych, budowa zbiorników mniejszych, większych. Problem mamy w Polsce następujący. Są okresy, o których mówimy, o zagrożeniu, czy wręcz powodziach. A woda spada, spływa do morza, niekoniecznie wpływając na czystość wód, a wręcz odwrotnie. I za chwilę pojawia się problem suszy głębokiej. I tak na przemian. W tym samym roku potrafimy przejść dwa razy taki cykl. Pewnym rozwiązaniem jest szukanie nowych odmian, bardziej odpornych na suszę. Ale to w moim przekonaniu jeszcze przez wiele lat będzie być może wpływało w istotny sposób na ograniczenie strat, natomiast nie zapobiegnie. Póki co nie wymyślono takiej sytuacji, żeby rośliny mogły żyć bez wody i bez słońca. Ale czy to jest też troszkę zmiana klimatu? Czy rzeczywiście mamy z czymś takim do czynienia, że ten klimat jest bardziej, nie wiem, suchy, czy bardziej rozchwiany? Mówiło się, że właściwie teraz mamy już też dwie pory roku, lato i zimy. Tak, chyba ja się osobiście zgadzam z tym twierdzeniem, że już nie ma tych typowych, bo w Polsce mówiło się przynajmniej o 6 porach roku. Przed wiosnie, przed zimie. W tej chwili bardzo szybko przechodzimy z okresów, chciałoby się powiedzieć, pory gorącej, suchej do nie zawsze mokrej pory zimowej. Wszystkie prognozy od wielu, wielu lat wskazywały, że będzie następowało ocieplenie klimatu, natomiast nikt nie przewidział i dalej nie przewiduje tej skali. I z drugiej strony mamy mniejsze ilości opadów. A to, co spadnie, szybciej paruje, bo wyższa temperatura. I tak chyba się będzie działo, chociaż no, tu są też zdania podzielone. Niektórzy mówią, że następuje ocieplenie klimatu. Niektórzy twierdzą, klimatolodzy, że to jest chwilowe i nastąpi oziębienie. Może zyskamy, może będziemy teraz zamiast rzepaku uprawiać winorośl, albo się przestawimy. To już się powoli dzieje. No tak, tylko że trzeba wtedy popatrzeć na zwycięzców i przegranych. Południe Europy, coraz cieplejsze, będzie przegrane, natomiast wiele prognoz wskazuje, że jeżeli ten proces następował, to głównym wygranym będzie Rosja. Rosja jednak. A proszę powiedzieć, czy ta susza, jakby ją tak próbować umiejscowić na tle innych susz w ostatnich latach, można powiedzieć, że to była najgorsza susza od dekady, czy to jest przesada? Od 2006 roku jest ona najgorsza, chociaż pamiętamy, to jest sprzed 2 lat, czy sprzed 3. Uh-huh. Natomiast występowały te susze w nieco późniejszym okresie, były nieco mniej groźne niż ta, która występuje właściwie od kwietnia. Cały czas mówimy o suszy i to widać już przy prognozach plonów. Zboża, bo no to jest ciągle najważniejszy produkt, bo i konsumpcyjny, ale przede wszystkim paszowy. Zboża o zimę przezimowały znacznie lepiej niż zboża jare. Więc to pokazuje ten proces. Czyli te zbiory no, będą gorsze zdecydowanie pewnie w tym roku niż w roku poprzednim, tak? Tak, jeżeli natomiast by pan redaktor pytał w punkt, to nie odpowiem. Chyba nikt nie potrafi odpowiedzieć, bo nie wiemy, jak to będzie wyglądało. Natomiast niedawno słyszałem takie powiedzenie, że sukces będą mieli ci rolnicy, którzy osiągną średnie plony wieloletnie. W ten sposób. Natomiast może jest coś, co będzie takim przyjemnym rozczarowaniem, no, albo jakiś rodzaj upraw, które nie ucierpią. Coś takiego w ogóle jest? Czemu sprzyjały takie upały? Czy tylko możemy mówić o stratach? Prawdopodobnie wspomniana winorośl, której mamy... To okolę Zielonej Góry, ale tak, widać na Podkarpaciu. Nie są wielkie powierzchnie. W tej chwili trudno było mnie znaleźć taki rodzaj produkcji, który, można było powiedzieć tak,
A jak można powiedzieć, jak można pomóc właściwie rolnikom w tej chwili? Czy należy im pomagać? No bezsprzecznie tak. Znaczy, to jeszcze raz pokazuje, ciągle się chełpimy, rok 21, rok wiedzy, wszystko tak, potrafimy. Wobec przyrody jesteśmy ciągle malusieńcy. I no, powtórzę się chyba trzeci raz dzisiaj. No nic lepszego jak rozsądna, oszczędna gospodarka wodą i to zarówno tą do produkcji. Rolnictwo jest bardzo wymagające, bardzo wodochłonne. Taki przykład. Na 1 kilogram wołowiny na wybrót w rachunku ciągłym potrzeba jest 15 tysięcy litrów wody. Proszę sobie 15 ton wody. Tak. Inne rodzaje produkcji mniej, ale ciągle liczymy raczej w tysiącach czy w setkach litrów na 1 kilogram produkcji niż... Niesamowite niż, rzeczywiście. I to pokazuje tą skalę, jak trzeba, żeby mieć... Czy rolnikom państwo pewnie po raz kolejny tej sytuacji pomoże. Inna sprawa, czy nie powinni też rolnicy sami sobie pomagać, ubezpieczając się, tak? To odwieczne pytanie, które powraca przy takich sytuacjach. Tak. Są przygotowane, to wiem, przygotowywane pakiety pomocy i to dotyczące pomocy dla rodzinnych rolników, jak i te produkcyjne. Część opinii publicznej denerwuje się. Dwa rodzaje opinii publicznej. Ci, którzy mówią, znowu rolnikom coś będziemy pomagali. Myślę, że oni są w mniejszości. I ci, którzy mówią, że ta pomoc powinna, będzie spóźniona, że ona już powinna być wypłacana. Wydaje mi się, że trudno byłoby wejść z wcześniejszą pomocą, skoro do dzisiaj nie potrafimy wyszacować tych strat, w jakiej skali. No można oczywiście znaleźć wyjście, ale czy ono by zadowalało kogokolwiek, wiedząc, że 90% gmin w większym czy mniejszym stopniu ucierpiało i zagrożone. Ale to może państwo powinno wesprzeć system ubezpieczeń, stworzyć system ubezpieczeń, wesprzeć go finansowo, bo no wiadomo, te ubezpieczenia są tak, to są sprawy tak nieprzewidywalne, że te ubezpieczenia muszą być drogie i będą drogie zawsze. Tak. Od wielu i to zniechęca ludzi. Od wielu lat funkcjonuje system dopłat do ubezpieczeń. Co kilka lat ten udział środków publicznych jest podnoszony w składce. Natomiast problem polega na tym tak, że rolnicy słusznie mówią, że są to bardzo drogie ubezpieczenia, natomiast towarzystwa ubezpieczeniowe twierdzą, że zjawisko suszy jest tak powszechnym, że z reguły do tych ubezpieczeń dopłacają i często argumentacja jest taka, nigdy w życiu te towarzystwa, które chcą uczestniczyć w tym systemie dopłat do ubezpieczeń, w życiu byśmy nie weszli w to w ubezpieczenia od suszy, gdyby nie to, że liczymy, że rolnik korzystając z tych ubezpieczeń ubezpieczy także się od życia, inne rzeczy, tak? Inne rzeczy, będzie element. Tak. I będzie pewien, czyli nie obejdzie się bez dalszego podnoszenia udziału państwa w tym ubezpieczeniu. Tak, powiem coś niepopularnego i to szczególnie dla rolników. Wydaje mi się, że konieczne, niezbędny jest powrót do systemu ubezpieczeń powszechnych wszystkich rodzajów, bo częściej on jest obowiązkowy. I wtedy to ryzyko będzie rozkładało się na większą ilość rolników, większy wpływ ze składek. Czy tak jest za granicą? Może, właśnie, może jakieś wzorce graniczne powinniśmy podpatrzeć? Szukamy tych rozwiązań. Nie ma dobrej recepty. Czyli recepta jest dobra na rok przeciętny czy rok bez zagrożeń. Natomiast jeżeli występuje czy susza, przede wszystkim susza na dużym obszarze, powodzie, które też przez często się w Polsce zdarzają, to okazuje się, że żaden system nie wytrzymuje. Ale to jak będzie w takim razie z cenami w ogóle, cenami płodów rolnych, bo no, oczywiście mówi się, że rolnicy ucierpią, ale z drugiej strony będą mieli dużo niższe zbiory, ale też pójdą, ceny tego, co ocaleje, pójdą w górę i w tym samym być może wcale nie tak stracą, to raczej chyba straci ten konsument końcowy. To. Panie redaktorze, tak kiedyś było, ma pan rację, że mówiliśmy o klęskach urodzaju i nieurodzaju. Rolnicy zastanawiali się, która klęska jest bardziej groźna.
Natomiast od 90 roku mamy z gospodarką otwartą. I jeżeli uzależniono od cen światowych, jeżeli w jednym regionie świata się nie urodzi, a w innych się urodzi, jest urodzaj, brak koniunktury czegokolwiek, to wcale rolnicy nie muszą mieć zrekompensowane tego niższymi zbiorami. Bo to ten... Rozumiem, że ceny wcale nie muszą aż tak wzrosnąć, albo wcale. Będzie import i nie należy spodziewać jakiegoś skoku cen. Dokładnie. W tej sytuacji. Zapasy zbóż są spore na świecie. No tak, całkiem niezłe zbiory w Rosji i na Ukrainie. Zapowiadają się niezbyt. Tam też jest susza, ale znacznie mniej dotkliwa. A Rosja to jest 17% eksportu światowego, Ukraina niewiele mniej. Także to liczenie, że nie urodziło się, ale ci, którym się urodzi bądź urodzi trochę, będą mieli zrekompensowane wyższymi cenami. A co będzie, panie profesorze, z innym takim strategicznym towarem, jak jest cukier, jeśli już mówimy o tych podstawowych produktach, bo drożeje w tej chwili w sklepach. Nie tak dawno Unia otworzyła rynek. Co właściwie się dzieje? Jakie tutaj mamy tendencje? Czy to jest też element już suszy, wpływu suszy na to, że ten cukier tak drożeje w tej chwili? Nie wiązałbym tego z warunkami klimatycznymi w żaden sposób. Panie redaktorze, liczyłem, że o cukier pan nie spyta, że na tłoku różnych... Ja nie potrafię wyjaśnić tego, co się dzieje na rynku cukru. To jakaś gra spekulacyjna może jest. Myślę, że to jest w dużej mierze gra spekulacyjna, wywoływanie pewnego rodzaju paniki, bo pamiętam dokładnie lata, w których wszystko wskazywało, że cukier powinien tanieć, jego ceny wzrastały i odwrotnie nie dało się. Cukier produkt nieodgadniony. Nieodgadniony. Natomiast myślę, że to może też być tego typu odbicie, że ceny cukru na rynkach światowych, nie tylko od wolnienia kwot i tak dalej, były bardzo niskie. W wielu przypadkach zagrażające opłacalności cukrowni w tym. I następuje pewnego rodzaju odbicie. I nie tylko u nas, tak? Nie tylko u nas. A jakie widzi pan w tej chwili wyzwania przed nowym ministrem rolnictwa? No przed w trudnym momencie rzeczywiście tej suszy i co będzie musiał teraz zrobić? No mamy tą suszę, będzie musiał z nią jakoś tam walczyć, ale coś jeszcze? Tak, jakie największe wyzwania przed nim stoją? Mógłbym zażartować, że minister jest niezwykle skuteczny, bo w dniu, kiedy objął tą funkcję, zaczął padać deszcz. No ale oczywiście jest to żart. Tych wyzwań jest bardzo dużo. Nie ma w rolnictwie prostych spraw do rozwiązania i nie dlatego mówię, żeby straszyć nowego ministra, czy pokazywać te wyzwania. Ale bardzo ważnym problemem w Polsce jest kwestia struktury obszarowej. Bo proszę popatrzeć, z jednej strony ciągle mówimy o przeludnieniu agrarnym, że jest za dużo, że mamy jedno z największych większe zatrudnienie w rolnictwie polskim. A z drugiej strony są obliczenia wskazujące, że w okresach spiętrzeń, a więc zbiorów truskawek, owoców miękkich, czy na jesieni jabłek, brakuje około 500 tysięcy ludzi w rolnictwie. No tak, import, nie import, tylko przyjazd na przykład Ukraińców nie jest w stanie już tutaj ratuje tą sytuację. Znaczy trochę, ale nie do końca. No więc z jednej strony za dużo tych ludzi w rolnictwie, jak się twierdzi, stąd niższa wydajność pracy, z drugiej strony za mało. To jest jakiś paradoks rzeczywiście. Jak to rozwiązać w sytuacji małej mobilności? My niechętnie zmieniamy. Czy chyba winną jest ta niska mobilność po prostu ludzi, że tam... Tak, ale do tej pory i infrastruktury i mieszkań, co z tego, że będę chciał zmienić miejsce zamieszkania, jak nie stać mnie na kupno, czy nie ma możliwości wynajęcia. I to jest, według mnie jest to jeden z poważniejszych wyzwań stojących. Jak zapewnić tą mobilność zawodową? Ideałem byłoby, że ludzie zostają na wsi,
i zajmują się czymś innym, nie rolnictwem. No i mamy ten ASF, tak? Cały czas są pomoc. Tak, i to jest znowu poważny problem. Emigracje nie tylko ptaków, nie tylko zwierząt, ale przede wszystkim ludzi stwarzają zagrożenia rozpowszechniania się różnego rodzaju tych chorób. W tej chwili mówimy o ASF-ie, ale przecież rok temu mieliśmy zagrożenie, na szczęście, złe słowo, ale nie mam innego, dotyczyło to niewielu regionów kraju z grypą ptaków. Pojawiają się nowe choroby, nie chcę ich wymieniać, żeby nie straszyć słuchaczy. I teraz jak zapobiegać, jak diagnozować bardzo poważne zagrożenie? Nie ograniczałbym tego tylko do ASF-u. Jak pogodzić wyzwania związane z nowoczesnością i tradycją? Z jednej strony mówimy o tym, że chcemy więcej jeść. Z drugiej strony mówimy, że chcemy jeść w sposób tradycyjny. Oczywiście to jest różnie. Do tego za chwilę jeszcze wrócę. Więc czy innowacyjność, czy tradycje? Nie zawsze to się da pogodzić. Odgadnąć przyszłość, czy mamy się przyzwyczajać, bo to z jednej strony jest ta moda na łatwe przy przyrządzaniu jedzenie, ale pojawiają się także już wyzwania związane z produkcją sztucznego mięsa, czy szerzej mówiąc białka, gdzie tradycyjne rolnictwo będzie miało znacznie mniejsze znaczenie. A więc hasło... Może nie będzie potrzebne. No więc właśnie, hasło ministra, które musi się podobać, że wyzwaniem Polski jest tradycyjna żywność, że mamy ciągle mniej skażoną chemią żywność, jest wyzwaniem. Ale może wcale nie. Pojawiły się w Japonii produkcja pionowa, że tak sobie roślinka rośnie na wieżowcu i jest w stanie wyżywić przynajmniej ten wieżowiec z roślin. To wszystko brzmi jak jakaś futurologia, bajka mrzonki, ale to staje się powoli faktem. I to już nie wyzwanie, ale szansa. Szansy polskiego rolnictwa upatrywałbym w różnorodności. Że powinniśmy, obok siebie powinno egzystować rolnictwo to nowoczesne, poddające się wyzwaniom współczesności, szukaniom nowych mód. Ale czy panie profesorze... A z drugiej to tradycyjne. Ale właśnie, panie profesorze, bo czy to jest tak, bo nowy minister pojawia się w sytuacji, kiedy mamy te negocjacje unijne, prawda, jeśli chodzi o budżet Unii. No już wiadomo, że dostanie mniej i wiadomo, że polityka rolna też ucierpi. No i tutaj to też wyzwaniem dużym jest ta walka o te pieniądze rolników. No i czy bardzo ostatecznie stracimy. No. Panie redaktorze, warto chyba o tym mówić, chociaż kierunek zdaje się być przesądzony, że to jest na razie propozycja. Negocjacje potrwają, kiedyś się wydawało i tak większość polityków mówiło, jeszcze skończą się przed nowymi wyborami parlamentarnymi. Teraz pojawiają się głosy i w Polsce, i w innych krajach, że prawdopodobnie one się przeciągną, więc tu warto o tym pamiętać. Przez rok może się bardzo dużo zdarzyć. Już w poprzedniej rozdaniu, w poprzedniej perspektywie finansowej wszystko wskazywało, że te cięcia na rolnictwa udział, one nie dotyczyły Polski, ale budżetu unijnego, będą znacznie głębsze. Kryzys światowy pogłębiający, ten finansowy spowodował, że żywność zaczęła relatywnie drożeć. I w związku z tym negocjatorzy trochę się cofnęli, uznając, że wystarczy jeden kryzys finansowy, żeby nie dopuścić do kryzysu żywnościowego. Tym bardziej, że już wtedy zaczynały się te wędrówki. Więc tu się może wiele stać. Natomiast jeżeli pójdzie to w tym kierunku, a wydaje się to przesądzone z różnych względów, to już mówiliśmy jeszcze
kilka lat temu, że ta perspektywa będzie dla rolnictwa gorsza. No tak wyraźnie widać, za mojej pamięci 70 parę procent budżetu unijnego było przeznaczane na rolnictwo obszary wiejskie. W tej chwili jest to w granicach 37-38, więc w ciągu kilkunastu lat. Trzeba się z tym pogodzić. Pojawiły się nowe, no tak, zasypanie dziury, na którą wszyscy wskazują jako główny powód cięcia budżetowego po wyjściu Wielkiej Brytanii, te 10, 11 czy 13, bo różnie liczone, miliardów euro, to było do zasypania. Natomiast te wyzwania związane z bezpieczeństwem, obronnością, nie mam innego słowa, zagospodarowania uchodźców, miejsca pracy, opieka społeczna i tak dalej, wymaga nowych środków, wielu innych, trzeba szukać tych oszczędności. I jednym z takich sektorów, działów gospodarki jest rolnictwo. Panie profesorze, na koniec jeszcze chciałem pana zapytać w kontekście naszej akcji 100 lat polskiej gospodarki od odzyskania niepodległości o takie wyzwanie czy wyzwania, które stoją przed polską gospodarką. Trochę mówiliśmy w poprzedniej części. Wydaje mi się, że najważniejszym problemem jest to szukanie nowych wyzwań. Na co będzie popyt wyzwań związanych z klimatem? Dostosowywanie struktury produkcji, sposobów produkcji, więc technologii do tych nowych wyzwań, zarówno ekonomicznych, jak i przyrodniczych. Największym wyzwaniem, jeżeli miałbym jednym słowem powiedzieć, to uregulowanie stosunków wodnych, żeby ograniczać straty związane z naprzemiennymi opadami nawalnymi, przedłużającymi się i głębokimi suszami. I kolejne wyzwanie to są przemiany strukturalne, a więc jak doprowadzić, żeby ludzie chcieli mieszkać na wsi, znajdowali zatrudnienie, ale nie w rolnictwie. Bo w końcu brakuje 500 tysięcy osób mamy do pracy. Z drugiej strony mamy nadmiar ludzi w rolnictwie. Dokładnie. I jest to paradoks, tak, którym mam do siebie. Swoisty paradoks polegający na tym, że z jednej strony mamy jedno, żeby nie powiedzieć, największe zatrudnienie w rolnictwie w Unii Europejskiej, z drugiej strony rolnicy zostawiają płody na polu, chociaż tak by jak owoce miękkie w ostatnich tygodniach, bo nie ma kto zbierać. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Moim gościem był pan Andrzej Kowalski, dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Oglądajcie nas państwo codziennie, godzina 11:00. Rzecz o biznesie.